Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft. Mamy trzeci mecz między Nerciem a TLO. Trzeci mecz z Kaspersky Arena. I okej, okay, będę ustawiał wyniki. Panie i panowie, obejrzyjcie poprzednie mecze koniecznie, jeśli jeszcze ich nie widzieliście w tej chwili. 5 sekund macie na przełączenie się. Być może gdzieś jest na tym filmiku jakiś link do poprzedniego meczu albo coś. Uwaga. 1-1 w tej chwili. Mamy remis, czyli tak naprawdę to best of 5 zmienia się w best of 3. I no właśnie, co nam ci gracze zaprezentują tym razem? Widzimy na dobry początek, że nie ma już wczesnego pula ze strony Nercia, co jest no zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, co pokazał nam przez ostatnie dwa mecze. No dobra, ale okej, okay, w pierwszym meczu to był chyba ten pul albo coś takiego, więc... Więc jeszcze w tej chwili nie byłoby widać tej różnicy, ale spoko. Uff, dobra, słuchajcie, tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie zdradzić wam mojego genialnego pomysłu na event StarCraftowy i ogólnie e-sportowy. A skoro już wspomniałem o tym, że się zastanawiam, to oczywiście wam go zdradzę. Słuchajcie, tak sobie kombinuję, że fajnie by było zorganizować jakiś turniej albo właśnie inny event pod tytułem e-sport gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dla WOŚP-u. No i to jest taka idea, która się jakiś czas temu narodziła w mojej głowie, jeszcze nie bardzo ją konsultowałem z innymi osobami w naszym małym polskim świadku e-sportu, ale idea wydaje mi się szczytną. Co o tym myślicie? No, zapraszam do dzielenia się komentarzami gdzieś tam pod filmem. Generalnie wydaje mi się, że fajnie by było, jakby właśnie można było po pierwsze zrobić coś dla ogólnie społeczności, jako jakąś charytatywną pracę, nazwijmy to. A po drugie, myślę, że jeśli by się udało zorganizować dosyć dużą imprezę, to byłoby to fajną promocją e-sportu w Polsce. Także podwójny zysk. Oczywiście jakaś tam drobna strata dla tych, którzy zdecydują się wesprzeć taką inicjatywę pieniędzmi, no bo oczywiście no, po prostu wydają te pieniądze w ten sposób, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że to jest całkiem fajna rzecz. Także napiszcie. Szczegółami ewentualnej organizacji będę się zajmował później, jak już troszkę mocniej porozmawiam z odpowiednimi osobami w tej kwestii, ale jeszcze raz podkreślam, idea moim zdaniem jak najbardziej szczytna. Uff, okej. Okay. A jeśli chodzi o mecz, wracamy do tego, po co się tutaj tak naprawdę zebraliśmy, to mamy spokój, mamy jedną dronkę na gazie, co jest, ups, uderzyłem w mikrofon, mam nadzieję, że nie popsułem wam uszu w tym momencie. Mamy jedną dronkę, mamy bardzo interesującą blokadę rampy w tym momencie ze strony TLO. Nie wiem, czy widzieliście, to były dwa zerlingi i dronka. Ciekawe. Być może TLO się spodziewa tutaj jakiegoś większego ataku, ale on, jak widać na załączonym obrazku, nie będzie następował. No i tutaj obaj gracze sobie konwersują w trakcie tego meczu. Jeszcze troszkę będzie gotowy speed i te zeblingi jak będą powoli dobiegać do bazy Nercia, to akurat speed będzie już w zasadzie gotowy. No jak widzimy, Nercia ma w tym momencie przewagę 6 dronek, ale praktycznie nie ma armii, praktycznie nie ma żadnej obrony, ma tylko i wyłącznie te dwie królowe, także te zeblingi są zaskoczeniem i chyba będą musiały zostać cofnięte dronki, bo w tym momencie jest już naprawdę troszkę późno na taką obronę. Parę zeblingów zostało wybudowanych, spankroler został wysnajpowany, zostanie wysnajpowany, czy nie? Tak, dokładnie jak spankroler jest wysnajpowany, nawet nie skancelowany. Dwie królowe w połączeniu z dronkami być może będą w stanie się obronić, ale tak czy inaczej trochę dronek zostało już zabitych, konkretnie dwie, ale już się rodzą lingi i być może uda się w miarę bez strat. O, zbyt wcześnie to powiedziałem, kolejna dronka została zabita, kolejne dwie dronki zostały zabite. I troszkę strat zadał w tym momencie TLO Nerciowi. Widzimy, że liczba harvesterów dla TLO jest już znacząco większa, no bo mamy 34 przeciwko 26. No ale TLO w tej chwili produkuje kolejne zerlingi. No słuchajcie, to jest taki tag of war po prostu, tak? Te kolejne zerlingi biegnące przez mapę, to jest... Tak właśnie działa z wizji.
Już za kilka chwil wyprodukują się Zerlingi TLO, więc okno ataku dla Nercia już się zakończyło i po prostu musi się wycofać. No i co ciekawe, jest 8 minuta i mamy ekstraktory. Mamy wszystkie 4 ekstraktory brane, więc wydaje mi się, że TLO się po prostu przygotowuje do wzięcia do zagrania Spire i zagrania Mutalisków. Ale oczywiście nie jest to pewne. W tym momencie Nercia ma na tyle dużo Zerlingów, że powinien być bez problemu w stanie bronić się przed tym delikatnym pushem, nawet nie atakiem tak naprawdę ze strony TLO. Ale oczywiście tych linków nie powinien tracić, tutaj było ze 4 czy 5 linków straconych w zasadzie za darmo. Stracone jednostki jak wyglądają w tej chwili. No Nercia stracił 4 dronki, ale stracił za to mniej linków, więc tak naprawdę to się w ostatecznym rozrachunku wyrównuje. No i jeśli chodzi o supply, to co ciekawe, Nercia ma większy supply, ma więcej dronek, chociaż te dronki są tracone w tej chwili. O mój Boże, nie zauważyłem tego zupełnie. Tutaj te linki wpadły w linię minerałów w drugiej bazie i liczba dronek się w tej chwili wyrównała. Królowa i Zerlingi będą w stanie odeprzeć te jednostki, ale oczywiście straty zostały zadane i liczba straconych dronek wzrosła do 7. O, tu mamy duży atak, mamy sporo banningów, mamy parę Zerlingów, ale tu jest też królowa, są spinecrawlery i są Zerlingi, więc w tym momencie niestety za bardzo... Oj, nie było tam przejścia i te banningi wybuchły de facto na marne, zabiły tylko jeden budynek i nie wygląda dobrze, ale wdziela się w tym momencie Nercia. Wdziela się Nercia w linii minerałów, jeszcze dwa banningi biegną, jeden banning zostanie zabity. Nie najgorszy wybuch tutaj na hot position. Nercia ma swoje zerlingi. Jeśli banning dobrze wybuchnie na dronkach, to będzie to jakaś spora strata. W tym momencie widzimy, że jest 25 dronek dla TLO, a aż 32 dla Nercia. Ale tak jak mówiłem, TLO zagrywa Spire. TLO zagrywa Spire'a, Nercio dronuje, 10 dron przez chwilę było w produkcji. No i to jest znowu ten kontratak, tak? Wszystkie te linki, które w międzyczasie wyprodukował TLO, zostają w tym momencie rzucone do ataku, nie ma żadnej statycznej obrony ze strony Nercio. Będziemy mieli dwa banningi i może być słabo. Kolejne są zerlingi produkowane przez Nercio, znowu wpadają w linię minerałów te wszystkie linki. Ale chyba Nercio uda się zbronić. Jeśli dobrze wybuchną te banningi, to będzie koniec tego. Nie wybuchł banning. Linki ze swoją prędkością naprawdę są w stanie całkiem skutecznie uciekać przed banningami. Jeden banning wybuchł, ale nie były to specjalnie opłacalne wybuchy. O, ten Overlord zdecydowanie chciałby znajdować się w jakimś innym miejscu niż w tej chwili się znajduje. Ale chyba zdoła uciec tutaj na high ground. Ale co z tego, Nercia ma swoje Overlordy. Haha! Epicki poszczyk między Overlordami. Nie uciekniesz mi. I królowej w zasadzie. Okej, 7 mutalisków w tym momencie granych przez TLO. TLO, dużo mniej dronek, ale znacząca armia. Nie ma żadnej obrony statycznej, nie ma sporkrawlerów. Mamy Infestation Pit, który jest wbrew pozorom całkiem sensowną odpowiedzią na mutaliski. No i w tym momencie pierwszy mutalisk został zauważony. Czy jest odpowiedź Nercia? Jest jeden sporkrawler w linii minerałów w drugiej barze. Jeden sporkrawler w mainie, czyli bardzo... No, niespecjalnie znacząca odpowiedź, że tak powiem. Ale w połączeniu z królową może to być wystarczająco. Królowa miała być wysnajpowana przez Zerlingi, nie udało się. Zerlingi Nercia niszczą w tym momencie za darmo w zasadzie Zerlingi TLO. TLO ma swoje mutaliski, ale w tej ilości one nie będą w stanie zbyt wiele ugrać przeciwko dwóm królowym i jeszcze jednemu sportcrawlerowi, który będzie w drodze. Tutaj jeszcze jeden sportcrawler jest, także no nie jest w najgorszej sytuacji Nercio, aczkolwiek może mieć pewne problemy z wzięciem trzeciej bazy. Mamy próby runwaya z Zerlingami, Zerlingi się w końcu chyba tutaj dostaną, chociaż co one atakują, czemu nie atakowały królowy? Królową zniszczyły wreszcie, ale w porę nadleciały mutaliski. I tyle. Pathogen Glance jest researchowane przez Nercia 7 infestorów naraz w produkcji. No i w tym momencie wszystko będzie zależało od Fangali. Jak skuteczne będą Fangale Nercia? Czy straci te królowe? To jest bardzo niedobre w tym momencie, że on te królowe traci. Mamy po 3 sporkrawlery. Okej, 3 sporkrawlery w XP, 2 w mainie. No i byle te mutaliski nie wysnajpowały infestorów, to będzie kluczowe, a jeśli z kolei infestory złapią taką grupkę mutalisków, jak widać na przykład tutaj, to może być koniec tej grupki mutalisków. Och, pierwszy fangal nie trafiony, drugi fangal nie trafiony. Będzie już split w tym momencie na mutaliskach. Nercio pisze, really? W tym momencie. Okej, no mutalisków jest sporo, ale jeden mniej, okej. 12 mutalisków.
TLO rzeczywiście Gosu Micro, nie da się ukryć. TLO bierze tą trzecią bazę, tak jak mówiłem, on może sobie na to pozwolić, on ma kontrolę mapy. O, złapany inwestory, czy jakiś zostanie stracony? Chyba nie, ale fajnie było, jakby zostały złapane jednak te mutawiski jakimś fangalem. No, dajesz Nercio, dajesz. Swoją drogą, złapanie fangalem mutawisków to jedno, ale tu nie ma absolutnie żadnej jednostki, która mogłaby atakować coś, co lata. Ja wiem, że fangal oczywiście zadaje obrażenia, ale potrzeba chyba 5 fangali, żeby zniszczyć mutawiska. Także, okej. Okay. No i są oczywiście Infested Terranie, tak? Infested Terranie zawsze na propsie. Widzimy tutaj Zerglingi Nercia, biegają po mapie, odwracają uwagę tych mutalisków, to jest też akurat bardzo fajne. Spójrzcie na tą grupkę, wiecie co ona robi? Ona zabrania Nerciowi budowy trzeciej bazy. O, przestała zabraniać, ale to było naprawdę bardzo słuszne i bardzo skuteczne. No mamy troszkę, mamy taką patową sytuację. TLO nie bardzo może jakoś super skutecznie atakować tymi mutalejskami ze względu na sportcrawlery, ze względu na... Infestor Hit Squad! Spójrzcie na to, ile tych Infestor Terran zostanie tutaj rzuconych. Oj, Nercio się bawi w tym momencie. To jest taki DPS, że haczerka padnie, wszystkie dronki zostaną zniszczone i po prostu ta baza już przestaje istnieć. Nie ma innej opcji. Mutaliski nie mogą tutaj wpaść, bo DPS Infestor Terran jest po prostu przerażający. No i brak sportrollera zemścił się na Nerciu, na TLO. No i to było całkiem fajne, spójrzcie na to, w tym momencie Nerciu ma 10 dronek przewagi, ma sporo supply, mniej, co jest w sumie trochę niepokojące, nie wiem jakim cudem. TLO ma 16 roachy, podczas gdy Nerciu ma tylko i wyłącznie zerglingi i infestory. I no to może być problem, to może być duży problem. Mamy trzecią haczerkę, ale... O, overlordy zdecydowanie powinny być w innym miejscu i zdecydowanie powinny być w innym czasie. Jeszcze tutaj Sportcrawler się dorzucił do tego. Swoją drogą warto zauważyć, że Sportcrawler ma też bardzo duży DPS, bo to jest czas ataku mniejszy niż sekunda. To jest taki sam jak czas ataku Marinesów, tudzież Infested Terran. Okej, ta haczerka będzie musiała zostać skancelowana. Jeszcze czeka Nerciu, żeby to zrobić w ostatniej chwili, ale nie nadążą nadejść inwestory. No i Nerciu na dwóch bazach. Nie wygląda na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić. Tutaj Zerglingi przeatakowały trochę tą trzecią bazę, ale... No, nie udało im się. I spójrzcie na tego spreada, to jest naprawdę fajne. Sportcrawlery będą musiały być wbudowane na creepie. W tym momencie, okej, okay, infrastrukturalnie, czy będzie wysnajpowana? Była wysnajpowana, nawet nie była skancelowana, 350 minerałów poszło, ale złapane wszystkie mutaliski i w tym momencie TLO musi stracić te mutaliski jeszcze tym fangalem. O mój Boże, to było po prostu piękne. To było piękne, królowe w połączeniu z inwestorami zniszczą wszystkie mutaliski. Spójrzcie na supply w tej chwili 40. Okej, 34 supply przewagi dla Nercia. Teraz już trzecią bazę założy spokojnie i... Pięknie. Tak naprawdę mieliśmy w sumie na dwóch bazach obu graczy, bo zauważcie, że ta haczerka została wysnajpowana przez Infested Terran. Co tu atakuje? Co? Przepraszam, słyszę, że coś jest atakowane. A, tutaj jakaś delikatna batalia pomiędzy lingami. Sporo roachy TLO wpada, ale przy tak dużej ilości fangali te roachy nie będą, myślę, w stanie się przebić. Chociaż jeśli te królowe zostaną złapane, to może być duży problem. Infested Terranie rzuceni, po to by troszkę absorbować obrażenia i troszkę więcej DPS-u dodać. No musi w tym momencie TLO uważać, żeby nie dać złapać roachy. Złapane został, jedna grupka roachy złapana i TLO mówi GG. Infestory jednak cały czas dają radę, prawda? Zdecydowanie dają radę. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie mamy... O, nie trafiłem. 2-1 dla Nercia. Bardzo ładnie zagrał, bardzo mi się podobał ten Infestor Hit Squad, który wysnajpował haczerkę. Zdecydowanie skuteczny, no i kończy się jak kończy. Wam wszystkim dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, zapraszam do subskrypcji i lajkowania mnie na Facebooku. No i cóż, do następnego kasta.